Blisko 150 stowarzyszeń i fundacji z całego województwa podlaskiego zjechało się do Piątnicy, by uczestniczyć w Forum Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to organizowane jest cyklicznie, a jego celem jest wyposażenie organizacji pozarządowych w najbardziej aktualną wiedzę, a także stworzenie przestrzeni do budowania wspólnych relacji, inicjatyw oraz aktywności lokalnej. W dniu dzisiejszym będziemy mieli zaszczyt gościć na Forum Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych blisko 150 stowarzyszeń i fundacji z całego województwa podlaskiego. Ponad 200 przedstawicieli. Przez cały dzień mamy kilka merytorycznych bloków tematycznych. Najistotniejszy temat wykładów dotyczył funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 i możliwości, z jakich będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej w nowej kopercie finansowej. Polska w nowym okresie programowania 2021-2027 otrzyma łącznie ponad 770 milionów złotych wsparcia. Bardzo duża kwota. Na co będzie mogła być przeznaczona? Przede wszystkim na inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość, ochronę środowiska, infrastrukturę, ale też edukację i sprawy społeczne. I tu przechodzimy do ekonomii społecznej. Przede wszystkim musimy powiedzieć o dwóch instrumentach wsparcia. Pierwszy to jest Krajowy Plan Odbudowy, w którym będzie mogła uzyskać ponad 43 miliony euro. Na jakie działania? Na działania inwestycyjne dla przedsiębiorstw społecznych, na działania w zakresie zmiany branży i na działania w zakresie zielonej gospodarki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej będą mogły też otrzymać wsparcie inwestycyjne na działania w zakresie rozwijania usług społecznych. Te działania będą mogły być realizowane od 2023 roku i będą mogły być realizowane na podstawie programów resortowych lub rządowych. Wszelkie informacje w zakresie funduszy europejskich będą zamieszczone na stronach www.funduszeeuropejskiego.pl. Jeżeli chodzi o środki kolejne w zakresie ekonomii społecznej, to będą one również dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą POWER-a, czyli tak z poprzedniej perspektywy, obecnej perspektywy, która się kończy, będą mogły być przeznaczone na poziomie kraju i na poziomie regionu na działania w zakresie ekonomii społecznej. Na poziomie kraju to przede wszystkim poprawa funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej oraz tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych. I tutaj będą inwestycje zwrotne właśnie przeznaczone na działania w zakresie rozwijania podmiotów ekonomii społecznej. A drugi typ na terenie regionu to będzie to bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw społecznych i tutaj mówimy już o bezpośrednim wsparciu finansowym, tak, w zakresie tworzenia, ale też utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Jeżeli chodzi o informacje na temat działań, które będą realizowane w regionie w zakresie ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2021-2027, to wszelkie informacje będą na stronie rpowrotapodlasia.pl. Ja również zachęcam do korzystania z informacji, których udzielają punkty informacyjne funduszy europejskich. Na terenie całej Polski, w województwie podlaskim są 3. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich mieści się w Białymstoku, na terenie województwa podlaskiego, a pozostałe lokalne są 2 w Łomży i w Suwałkach. Kolejnym blokiem tematycznym były kwestie związane z prawem pracy w świetle nowelizacji przepisów. Prawo jest obecnie bardzo niestałe i zmienia się jak w kalejdoskopie, więc trzeba te zmiany śledzić. Niewątpliwie istotne dla organizacji pozarządowych będzie to, jak te zapowiedzi ze strategii demograficznej 2040, była konferencja prasowa, wypowiadali się przedstawiciele rządu na ten temat, między innymi wiceminister w tym wypadku się wypowiedziała i konkrety wskazała. Więc zmieni się dużo, między innymi chodzi o objęcie ochroną ojców w okresie ciąży żony lub w okresie pierwszego roku życia dziecka. Chodzi o zmniejszenie łącznego okresu wykonywania pracy na podstawie umów czy umowy o pracę na czas określony do łącznie 15 miesięcy. To są konkrety, które jeżeli wejdą w życie, to przebudują trochę nam indywidualne stosunki pracy, ale też przebudują
może i nawet rynek pracy. A kolejna rzecz, która będzie tak powiedzmy małą rewolucją w tym względzie, chociaż już nie będzie tak całkowicie nieznana, bo mamy jednak pracę zdalną uregulowaną w przepisach ustaw antykryzysowych, będzie praca zdalna, która jeżeli wejdzie w życie projekt tej zmiany do kodeksu pracy, to zastąpi praca zdalna telepracy, to jest jedna rzecz, jeden konkret, a druga rzecz, praca zdalna będzie mogła być wykonywana w sposób szerszy niż dotychczas przewidywał to kodeks pracy w przepisach dotyczących telepracy, więc ta telepraca, która sprawdziła się w praktyce, może być zmianą na stałe i może też trochę przebudować nam myślenie o wykonywaniu pracy przez wybrane grupy pracowników, bo umówmy się, no, pracy produkcyjnej nie weźmie się do domu, ale pracę szeroko, tak nazwijmy, administracyjno-biurową już pewnie pracodawcy zechcą w jakiejś tam części etatu dzielić pomiędzy pracę wykonywaną bezpośrednio w zakładzie pracy i pracę wykonywaną na zasadach home office. To są te zmiany, które warto mieć na uwadze. Jak podkreśla prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w regionie aktywność obywatelska z każdym rokiem jest coraz silniejsza. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba organizacji. Tylko na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy w województwie podlaskim powstało ponad 300 kół gospodyń wiejskich. Jest bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. Coraz częściej samorząd, czy to powiatowy, czy wojewódzki, ale także ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oferują możliwości wsparcia finansowego na rzecz zatrudnienia, co powoduje, że coraz więcej osób znajduje tam miejsca pracy, czyli stałe źródło dochodu, ale także możliwość rozwoju swoich pasji, swoich umiejętności, przy okazji świadcząc niejednokrotnie usługi społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe na rzecz społeczności lokalnej. Jest to bardzo istotne, bardzo ważne i w coraz większej skali i w coraz większym znaczeniu ma miejsce w naszym województwie. Jak zauważa Krzysztof Kozicki, niezwykle ważne jest zrozumienie i wykorzystanie ich potencjału przez jednostki samorządu terytorialnego. Myślę, że to dobre zrozumienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych przez lokalnych włodarzy jest kluczem do sukcesu. Trzeci sektor zyskuje w ostatnich latach coraz więcej na znaczeniu i rozwój trzeciego sektora, przedsiębiorstw, ekonomii społecznej, to wszystko zależy od dobrej współpracy z samorządem. Samorząd zlecając, współpracując z organizacjami pozarządowymi, zlecając zadania, zyskuje dobrego, wiarygodnego partnera, zyskuje rozwój lokalny, bo z reguły organizacje pozarządowe działają na lokalnym terenie, wpisują się w rozwój i starają się rozwiązywać te problemy, które na danym terenie występują. Także do rozwiązywania tych problemów, do realizacji zleconych zadań, angażują miejscowych. Więc powstają często firmy społeczne, przedsiębiorstwa społeczne, które rozruszają lokalną gospodarkę, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Każdy pracownik, także z NGO-sów, jak pracuje, to 38% jego podatku wraca do budżetu gminy. Więc jeśli gmina zleci jakieś zadanie na swoim terenie do realizacji dla przedsiębiorstwa społecznego czy organizacji pozarządowej z danego terenu, zyskuje podwójnie. Będzie miała dobrze rozwiązane problem, dobrze zrealizowane zlecenie, a jednocześnie no, ten partner zmniejszy bezrobocie na danym terenie, bo pozatrudnia swoich kolegów, sąsiadów z danego terenu. W Forum Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyły stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich czy kluby sportowe. Dowiedziałam się o tym forum i zainteresowała mnie Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Z prawdziwą przyjemnością nasza fundacja EFEKT przystąpi do współpracy, ponieważ skonsolidowane firmy, stowarzyszenia, fundacje potrafią zrobić dużo. Potrafią dzielić się, pomagać i wspierać. A to dzisiaj dla nas jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy razem dochodzili do jakichś konsensusów, żebyśmy mogli sobie między sobą się poradzić. Bo nie każdy z nas ma okazję przyjechać na takie szkolenie, na którym mamy
kompendium wiedzy w pigułce i prawników, zarządzanie jednostkami samorządów terytorialnych, mamy księgową, mamy wspaniałą redakcję telewizyjną. To rzadko spotykany efekt. Wyjadę z głową pełną pomysłów, wyjadę z tym, że jeszcze bardziej zacznę zwracać uwagę na inne firmy, że inna firma to nie zawsze konkurencja, inna firma to jest również twój przyjaciel, partner biznesowy. I to jest właśnie takie ważne. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w sumie w 10 prelekcjach i wykładach. Poza zdobyciem wiedzy z zakresu funduszy europejskich, pożyczek dla przedsiębiorstw czy prawa pracy, mieli także okazję poznać zasady Akademii Zdrowego Seniora, liderów ekonomii społecznej na przykładzie działalności OWES w Łomży, czy Fundacji Działań Lokalnych Logos, a także założenie programu Czyste Powietrze. Było to już 9. Forum Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.